Witamy Państwa w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Zapraszamy na prezentację zatytułowaną Osiem wieków z dziejów Śląska w dokumentach, aktach i mapach. Archiwum Państwowe we Wrocławiu należy do najstarszych i największych archiwów w Polsce. Jest wiodącą instytucją archiwalną na Dolnym Śląsku, odgrywającą ważną rolę w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego. Archiwum posiada główną siedzibę we Wrocławiu oraz 4 oddziały w Jeleniej Górze, w Kamieńcu Ząbkowickim, w Legnicy i Lubaniu. Archiwum wrocławskie powstało w 1811 roku w związku z sekularyzacją klasztoru na Śląsku. Kasata objęła ponad 70 klasztorów. Sekularyzacja zlikwidowała klasztory, odebrała im budynki i majątki, które następnie zostały wystawione na sprzedaż. Ta bezprecedensowa w swej skali akcja miała na celu ratowanie skarbu państwa pruskiego, będącego w katastrofalnym stanie. Pusty skarb państwa był spowodowany prowadzeniem kosztownej wojny z Francją. Kasata klasztorów stworzyła pilną konieczność zabezpieczenia ogromnych zbiorów dzieł sztuki, książek i dokumentów zgromadzonych przez stulecia w klasztorach. Dokumenty miały ogromną wartość historyczną, a przechowywane w archiwach klasztornych, często pozbawione opieki, narażone były na zniszczenie lub rozproszenie. Zorganizowanie placówki archiwalnej we Wrocławiu powierzone zostało królewskiemu komisarzowi Johannowi Gottliebowi Pischingowi. Pierwszą siedzibą archiwum był klasztor kanoników regularnych Najświętszej Marii Panny na Piasku. Archiwum powstało w ramach Biblioteki Centralnej, już jednak 5 lat później, w 1815 roku, zostało z niej wyłączone i przekształcone w Królewskie Akademickie Archiwum Prowincjonalne. W 1821 roku archiwum zostało usamodzielnione i otrzymało prawo przejmowania akt instytucji państwowych z terenu całego Śląska. W 1835 roku archiwum pod nową nazwą Provincial Archiv, Archiwum Prowincjonalne, objęło nadzorem nad Prezydium Prowincji Śląskiej. Tym samym przekształcone zostało w instytucję administracyjno-naukową. Kolejne przekształcenie miało miejsce w 1867 roku, kiedy archiwum weszło do pruskiej sieci archiwów państwowych. Odtąd nazywało się Staatsarchiv, Archiwum Państwowe. Archiwum wrocławskie w swej długiej historii zmieniało kilka razy siedzibę. W 1847 roku ze wspomnianego klasztoru na Piasku przeniosło się do Domu Stanów Śląskich, Stände House, przy dzisiejszym Placu Wolności. Kolejna przeprowadzka miała miejsce 20 lat później, tym razem do nowo wybudowanego budynku w pobliżu Dworca Głównego. Kiedy i ta siedziba okazała się zbyt mała, w 1906 roku archiwum otrzymało nowoczesny budynek przy ówczesnej Tiergartenstrasse, dzisiaj rejon Placu Grunwaldzkiego. Budynek położony był w ekskluzywnej dzielnicy miasta zwanej Naukową. Nowy obiekt otrzymał piękną architekturę, m.in. we frontowej elewacji wtórnie wmurowano wspaniały portal renesansowy pochodzący z kamienicy pod Złotą Koroną z wrocławskiego rynku. Niestety budynek wraz z częścią zasobu archiwalnego uległ całkowitemu zniszczeniu w czasie walk o Festung Breslau w 1945 roku. Do wybuchu wojny ówczesne Staatsarchiv Breslau zgromadziło ponad 50 tysięcy dokumentów, 30 tysięcy ksiąg, 250 tysięcy woluminów akt i kilka tysięcy map. Straty w zasobie archiwum w czasie działań wojennych były bardzo duże. Wiele zespołów archiwalnych zostało całkowicie zniszczonych, a wiele uległo zaginięciu.
Przepadło m.in. około 80% dokumentów pergaminowych i znaczna część zbiorów kartograficznych. Niemal nazajutrz po kapitulacji III Rzeszy i objęciu Śląska przez władze polskie rozpoczęła się akcja ratowania archiwaliów ocalałych z pożogi wojennej. Zadania tego podjęli się przybyli na Dolny Śląsk nieliczni archiwiści, głównie ze Lwowa. Akcję kierował pełnomocnik ministra oświaty Józef Stojanowski. Wielkim sukcesem tego pionierskiego okresu było otrzymanie od władz Wrocławia części ogromnego gmachu dawnego Urzędu Pracy przy ulicy Pomorskiej. Najważniejszym zadaniem było odnalezienie akt archiwalnych rozproszonych po Dolnym Śląsku i poza jego granicami. Nieliczny personel archiwum z wielkim poświęceniem pracował nad scaleniem zasobu. Jednym z ówczesnych pracowników był pan Stanisław Wojtas, który na własnych plecach wnosił akta na górne piętra. Archiwum Państwowe rozpoczęło swą działalność 17 grudnia 1946 roku. W kolejnych latach systematycznie powiększał się zasób archiwalny, w tym także w wyniku rewindykacji archiwaliów wywiezionych w czasie II wojny światowej do Czechosłowacji i Niemiec oraz już po kapitulacji III Rzeszy do ZSRR. Z tego ostatniego w 1958 roku powróciły akta byłego Archiwum Miejskiego we Wrocławiu, a wśród nich ponad 1000 dokumentów pergaminowych i wiele set ksiąg miejskich. Z tego okresu zachowały się metryczki w języku rosyjskim. W 1980 roku archiwum otrzymało z Niemieckiej Republiki Demokratycznej ponad 8200 dokumentów i wiele tysięcy akt. Ostatni znaczący nabytek z zagranicy miał miejsce w 2006 roku, kiedy to obywatel USA Philip Gavin za pośrednictwem Archiwum Archidiecezjalnego w Milwaukee przekazał archiwum 11 dokumentów pergaminowych z XIII-XV wieku. Obecnie Archiwum Państwowe we Wrocławiu posiada blisko 25 km akt, w tym ponad 65 tysięcy dokumentów, w większości pergaminowych, wiele tysięcy ksiąg miejskich, ponad 120 tysięcy arkuszy map, ogromny zasób akt sądowych, urzędów katastralnych, kościelnych ksiąg metrykalnych i ksiąg urzędów stanu cywilnego, a z okresu powojennego akta Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, akta Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego, akta partii politycznych, szkół, zakładów pracy i wielu, wielu innych instytucji. Najstarszą częścią zasobu archiwalnego stanowią dokumenty średniowieczne. Tu prezentujemy układ między protestantami i katolikami z 1607 roku, potwierdzony 36 pieczęciami. Książę Śląski Bolesław I Wysoki zatwierdza dobra klasztoru cystersów w Lubiążu w 1175 roku. Jest to najstarszy dokument zachowany w archiwum wrocławskim, jeden z najstarszych w archiwach polskich. Król Kazimierz III Wielki zezwala mieszczanom świdnickim na swobodny handel na Rusi. Dokument z 1345 roku. Papież Klemens IV kanonizuje w 1265 roku świętą Jadwigę. Najstarszy kopiarz klasztoru cystersów w Lubiążu z połowy XIII wieku. Książęta śląscy Henryk III Biały i Władysław lokują miasto Wrocław na prawie niemieckim w 1261 roku. Herb miasta Wrocławia ustanowiony przez cesarza Karola V w 1530 roku. Dokumenty herbowe śląskiej szlachty z XVII wieku. Władysław Jagiellończyk, król Czech i Węgier, zakłada w 1505 roku uniwersytet we Wrocławiu. Niestety uczelnia na skutek protestu Akademii Jagiellońskiej i oporu Rady Miejskiej Wrocławia nie powstała. Archiwum wrocławskie posiada ogromny zbiór pieczęci woskowych, lakowych,
i tzw. opłatkowych. Tu prezentujemy pieczęcie książąt śląskich z XIII-XIV wieku. Pieczęć cesarza Wilhelma II na dokumencie potwierdzającym dobra rodu Magnisów w Bożkowie koło Nowej Rudy w 1897 roku. Księgi miejskie Wrocławia z XVII wieku. Akta majątku Szawgoczów z Cieplic. Akta Naczelnego Prezydium Prowincji Śląskiej, odpowiednika obecnego Urzędu Wojewódzkiego. Nad Prezydium Prowincji Śląskiej posiadało własną bibliotekę z bogatą kolekcją dawnych rycin i fotografii. Tu prezentujemy zdjęcie Ząbkowic Śląskich, wykonane 4 dni po wielkim pożarze miasta w 1858 roku. Pożar strawił zupełnie zabudowę. W zespole Rejencja Wrocławska zachowało się wiele rysunków architektonicznych, m.in. projekt przebudowy domu, rysowany własnoręcznie przez słynnego architekta Plidermana. W zespole Rejencja Wrocławska licznie występuje dokumentacja projektowa, głównie obiektów sakralnych. Tu widoczny kościół w Żurawinie, zaliczany do arcydzieł sztuki manierystycznej w Polsce. Akta Komisji Generalnej, instytucji powołanej dla przeprowadzenia reformy rolnej na Śląsku w XIX wieku. Wystawiane przez Komisję Recesy Uwłaszczeniowe potwierdzano ozdobną pieczęcią opłatkową. Księgi Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, nadzorującego kopalnie i huty na całym obszarze wschodnich Prus. Instytucja ta odegrała wiodącą rolę w procesie przemian gospodarczych na Śląsku w XVIII i XIX wieku. Archiwum przechowuje ogromny zasób ksiąg stanu cywilnego z lat 1874-1912, które są głównym źródłem do badań genealogicznych. W księgach znajdziemy metryki urodzenia wielu wybitnych postaci, jak na przykład prezentowany po lewej stronie akt błogosławionej Edyty Stein, po prawej Manfreda von Richthofena, asa lotnictwa pruskiego w I wojnie światowej, dzięki barwie jego albatrosa zwanego Czerwonym Baronem. Archiwum wrocławskie przechowuje wiele unikatowych materiałów, jak na przykład rozkład jazdy pociągów kolei dolnośląsko-marchijskiej z 1847 roku, jeden z najstarszych rozkładów zachowanych w Polsce. Szczególną wartość badawczą ma dokumentacja z badań archeologicznych na Śląsku prowadzonych w pierwszej połowie XX wieku. Obok akt zachowały się liczne zdjęcia i rysunki reliktów dawnych kultur wydobytych z ziemi. Urny prochowe z grobów całopalnych, ozdobne czerpaki na wodę, toporek brązowy, rękojeść miecza. Ciekawość świata pchała człowieka do podróży zamorskich, których pokłosiem były także mapy iluminowane pięknymi rysunkami. Archiwum wrocławskie posiada największy w Polsce zbiór map pochodzących z okresu XVII-XX wiek. Są wśród nich mapy świata, jak tu prezentowana mapa Azji, XIX-wieczna kopia wcześniejszej mapy. Najcenniejsze w zasobie kartograficznym są rękopiśmienne mapy Zarządu Regulacji Rzeki Odry, instytucji powołanej w połowie XIX wieku w celu zminimalizowania zagrożenia powodziowego zlewni Odry, a także przystosowania Odry do potrzeb żeglugi śródlądowej. Mapy Odry są cennym źródłem do badań z zakresu historii gospodarczej, hydrologii, rolnictwa i wielu innych dyscyplin naukowych. Tu prezentowana jest mapa Odry w okolicach Wrocławia, którego plan widoczny jest w środkowej części
Mapa została sporządzona w 1794 roku przez geometrę Klempta i ma blisko 2,5 metra długości. Plan Wrocławia Edwarda Hoffmana z 1827 roku. Pierwszy nowoczesny plan miasta. Rękopiśmienny plan Oławy z 1810 roku. Miasto położone pomiędzy Odrą i rzeką Oławą było szczególnie narażone na powódź. Mapa obrazkowa okolic wsi Krzaczyna. Dobrze widoczne, charakterystyczne scenki rodzajowe i wyryte na kamieniach krzyże wyznaczające szlaki turystyczne. Karta tytułowa Atlasu Świata ze słynnego wydawnictwa Hoffmana z Norymbergi z połowy XVIII wieku. Mapa Prus z połowy XVIII wieku, ozdobiona wedutami Berlina, Królewca i Wrocławia. Mapa Księstwa Głogowskiego z połowy XVIII wieku z Atlasu Śląska z wydawnictwa Hoffmana. Mapa ozdobiona wspaniałym kartuszem. W zasobie Archiwum Wrocławskiego znajduje się wiele map z okresu powojennego. Między innymi mapy wykonane do celów planistycznych. Tu mapa Lwówka i plan Kłodzka. Magazyn akt administracyjnych z regałami jezdnymi. Księga Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, podstawowego źródła do badań nad przesiedleniem ludności na Śląsku po II wojnie światowej. Kartka bożonarodzeniowa z grudnia 1945 roku. Widoczny żołnierz trzyma wartę na granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Okolicznościowa kartka wydana z okazji 20-lecia ziem zachodnich i północnych w granicach Polski. Archiwum posiada liczny zbiór fotografii z okresu PRL-u. Tu wizyta prezydenta Bolesława Bieruta na wystawie ziem odzyskanych we Wrocławiu w 1948 roku. Podpisanie układu ustalającego granicę między Polską Rzeczpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną w Zgorzelcu w 1965 roku. Przyjazd delegacji partyjno-rządowej ZSRR z Leonidem Breżniewem na czele do Wrocławia w 1965 roku. Leonidowi Breżniewowi, generalnemu sekretarzowi Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, towarzyszy Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pochód pierwszomajowy z 1983 roku, który przerodził się w manifestację solidarnościową. Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Wrocławia w czerwcu 1983 roku. Biblioteka Archiwum posiada bardzo bogaty księgozbiór liczący ponad 25 tysięcy pozycji. Najcenniejszą częścią zasobu są starodruki. Na wyróżnienie zasługuje Hemerologion Silesiacum Wratislaviense, dziennik Wrocławia autorstwa Mikołaja Pola, wydany w Lipsku w 1612 roku. Do cymeliów trzeba zaliczyć tom słynnej topografii Śląska Bernarda Wernera z połowy XVIII wieku. Tu gmach Kolegium Jezuickiego we Wrocławiu, obecnie siedziba rektoratu Uniwersytetu Wrocławskiego. Topografia zawiera wiele map i planów miast na Śląsku. Tutaj plan kątów wrocławskich z połowy XVIII wieku. Miasto posiada jeszcze średniowieczny układ urbanistyczny. Widok Kłodzka wraz z grującą nad miastem twierdzą, rysunek Augusta Pompejusa. Wiele książek zawiera wspaniałe ilustracje. Tu wjazd cesarza Napoleona do Berlina. Oddział w Jeleniej Górze, którego zasób ukierunkowany jest na Kotlinę Jeleniogórską i Karkonoszy. Oddział posiada nieliczny, ale bardzo cenny zbiór dokumentów. Tutaj dokument księcia Jaworskiego Henryka dla łowczego Fryczka z Jeleniej Góry z 1312 roku. Kotlina Jeleniogórska usiana jest zamkami i pałacami. Prezentujemy rysunek zamku w Karpnikach.
Wśród wielu zakładów pracy, których dokumentacja jest przechowywana w oddziale, na wyróżnienie zasługuje słynna fabryka dywanów w Kowarach. Na zdjęciu XIX-wieczne wzorniki dywanów smyrneńskich. Urzekające piękno kotliny jeleniogórskiej przyciągało wielu wybitnych ludzi, m.in. Gerharda Hauptmana, laureata Nagrody Nobla. Oddział posiada duży zbiór map, m.in. turystycznych map z terenu Karkonoszy i kotliny jeleniogórskiej. Wspaniale oprawione śpiewniki XVIII-wieczne. Najwspanialszym zabytkiem architektury w Jeleniej Górze jest Kościół Łaski, wzorowany na kościele Katarzyny w Sztokholmie. Po lewej rycina przedstawiająca świątynię, po prawej wspaniały prospekt organowy. Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim przechowuje materiały archiwalne z terenu byłego województwa wałbrzyskiego. Posiada dokumenty pergaminowe, akta miast i gmin, gromadzi dokumentację dawnych i obecnych instytucji administracyjnych, szkół i zakładów pracy. Najstarszą częścią zasobu są dokumenty. Tu dokument rycerski Jana Kalewicza z połowy XIV wieku. W aktach miasta Niemczy znajduje się m.in. dokumentacja dotycząca zabójstwa sołtysa. Akta starostwa powiatowego w Dzierżoniowie zawierają m.in. materiały dotyczące buntu tkaczy w Bielawie i Pieszycach, krwawio spacyfikowanego przez wojsko, który stał się kanwą słynnej powieści Gerharda Hauptmana pod tytułem Tkacze, za którą pisarz otrzymał Nagrodę Nobla. Wrocławski dom bankowy Eichborn korespondował z całym światem. Na zdjęciu kartki okolicznościowe. Pogórze Sudeckie, bogate w złoża mineralne, od stuleci sprzyjało rozwojowi przemysłu i rzemiosła. Na zdjęciu słynna fabryka zegarów w Świebodzicach, manufaktura porcelany w Wałbrzychu, cukrownia w Grabini koło Strzegomia, tkalnia mechaniczna w pobliżu Wałbrzycha. Wałbrzyska manufaktura Krzysztof eksportowała swe wyroby na cały świat. Walory krajobrazowe Kotliny Kłodzkiej sprzyjały rozwojowi ruchu turystycznego. Powstało wiele towarzystw, m.in. Glacer Gebirgsverein. Oddział w Legnicy gromadzi materiały archiwalne dotyczące zarówno dawnych księstw legnicko-brzeskiego i świdnicko-jaworskiego, jak również instytucji powstałych w późniejszych wiekach z obszaru byłego województwa legnickiego. Nadanie nowego herbu dla miasta Legnicy przez Władysława Pogrobowca, króla Czech i Węgier w 1453 roku. Księga miejska z Legnicy z lat 1381-1413. Fragment diariusza z okresu 1476-1487 z akt miasta Legnicy. Księga miasta Legnicy z herbem burmistrza Ambrożego Bitrzena z połowy XV wieku. Wizerunek świętej Jadwigi z księgi miejskiej Legnicy spisanej przez burmistrza Ambrożego Bitrzena w połowie XV wieku. Oddział w Lubaniu. Obok Zgorzelca, jedynego w Polsce miasta położonego na terenie Łużyc Górnych. Miasta należącego niegdyś do Związku Sześciu Miast Górnołużyckich. Najcenniejszą część zasobu stanowią dokumenty średniowieczne. Tu list króla rzymskiego i czeskiego Fryderyka z 1451 roku. Król czeski i węgierski Ferdynand I nadaje nowy herb dla miasta Lubania w 1558 roku. Dokument cesarza Macieja II dla miasta Lubania z pierwszej połowy XVII wieku. Archiwum Państwowe we Wrocławiu prowadzi bardzo aktywne działania popularyzatorskie promujące zasób archiwalny. Organizowane są wystawy i pokazy materiałów archiwalnych. Tu slajd z wystawy poświęconej Fryderykowi Chopinowi i jego muzyce na Dolnym Śląsku. Dziękujemy Państwu za uwagę.